Hej wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, gdzie będę robić sztuczne tatuaże na mojej szyi. Ja te tatuaże zamówiłam na AliExpress, w jednym z holi zakupowych Wam je pokazywałam. Mam dwa egzemplarze takich róż, kwiatów, ale ja sobie to przecięłam na pół, bo myślałam, że to będzie dużo mniejsze, a przyszło takie wielkie. I jak ja bym takie sobie miała, bo na początku miała być opcja właśnie taka, że z jednej strony takie dwie róże, z drugiej strony dwie róże i po środku ten tatuaż, ale te róże przyszły ogromne i to będzie komicznie wyglądało, jak ja tutaj sobie jakoś to przykleję, potem z drugiej strony te wielkie róże i na środku taki malutki zwierzaczek, dlatego jeden z tatuaży wzięłam, przecięłam i postaram się to jakoś tutaj dopasować do mojej szyi i mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądało. Porobię sobie na pamiątkę chociaż parę zdjęć i może kiedyś powstaną tutaj prawdziwe tatuaże. No na chwilę obecną będę się pocieszała tym. Przygotowałam sobie już miseczkę z wodą. I wzięłam po prostu chusteczki sobie tak nawilżę w tej wodzie i pociapię po tych tatuażach. Dobra. Nie wiem od czego zacząć. Czy pierw te róże, czy może ten zwierzak. Czy to będzie wyglądało sztucznie? Ja nie wiem. Sprawdzimy to. Nie, może zacznę najpierw od tego zwierzaka, żeby tak go sobie po środku umiejscowić. I później jakoś dopasuję te róże. Działamy! Tak w tym miejscu, myślę. Czy niżej troszkę. Bo potem te róże jak przyjdą, to ja będę musiała jakoś je tak tutaj umiejscowić. Chyba to miejsce jest dobre. Wyciągnę sobie tak parę chusteczek, namoczę je. Namoczymy. Nie było żadnej instrukcji, no ale za dzieciaka się troszeczkę tych tatuaży robiło z gum. Raczej instrukcji nie potrzebuję. Poczekamy, nasączyłam calutki papier. Dokładnie. Poczekam chwilę. Ale on się mi odczepia, bo on nie jest tak prosto przyczepiony, tylko no wygięty jest i ciężko, żeby z każdej strony dokładnie przylegał. Popatrzcie. Jest. Coś jest. Boże, ale to wydaje się na krzywo, czy nie? Nie, to się w... troszeczkę tak na lewą stronę to wzięłam. No ale nie ma tragedii. W kamerze się wydaje, by to była jakaś wielka czarna kropka. No i w kamerze widać, że wydaje mi się, że on jest prosto, tylko bardziej troszeczkę na bok przesunięty, no ale trudno. Kurde, tutaj troszeczkę zagiął się ten róg. Przytwierdzamy teraz tą wielką różę. To jest pierwszy tatuaż. Nie bolało. Polecam. Dobra, róża. Tak raczej muszę to zrobić na bok, żeby to tak szyję otaczało. Dobra, robię. Za późno przyczepiłam już. O Jezu, przecież to się nie przyczepi. Czarno to widzę. Bo to nigdzie nie przylega mi do tej szyi. Papier jest za sztywny i on się tak nie układa ładnie. Nie poddajemy się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Boże, to już mi na podbródek wchodzi. O kurczę, tutaj. Patrzcie, nie ma tragedii. Co ja robię? Kawałeczek tak się oderwał od skóry tego listka. Postaram się to w taki sposób przytwierdzić.
Udało się, ale jeszcze tutaj. Nie do końca przylega tutaj tak samo listek. Położę prostą kartkę, na której był ten tatuaż przymocowany. I... Tadam! Drugi tatuaż. To jest nie do końca dokładnie zrobione, ale jest też tak ciężko, jak ten... Tą kartkę musisz w drugą stronę przykładać do tej szyi. To ciężko jest, żeby dokładnie ułożyć ten tatuaż tak, jak powinien on tutaj wyglądać i żeby współgrał z tym drugim. Drugi tatuaż. Tutaj mi trochę nachodzi na ten... na te poroże, ale... nie ma jakiejś takiej wielkiej tragedii. Nawet mi się zaczyna to podobać. Mówię, nie jest perfekcyjne, ale to na szczęście jest tylko sztuczny tatuaż, zabawa do zdjęcia. Więc nie ma co płakać. Coś się tutaj odczepia. Ale teraz nie wiem, czy od tej róży coś już tak szybko. Czy może naruszyłam tego jelonka. Ej! Już mi się tu odczepia. Czy te poroże naruszyłam? Kurde, odczepia mi się ta róża już. Można naprawdę fajnie zmienić swój wizerunek. Te tatuaże kosztowały, nie wiem, niecałe euro, tak mi się wydaje. Albo troszkę ponad euro, 50 euro, nie pamiętam, już dawno to zamawiałam. W tym holu zakupowym, gdzie pokazywałam te tatuaże, podałam link pod spodem, więc tam można sobie wejść i zobaczyć, ile one kosztowały, ale niedużo. O Jezus Maria, nie. Ten tatuaż już od mi najgorzej, przyczepił się do włosów. Tutaj tak sobie dam po prostu naprzód włosy i tego nie będzie widać. Trzeci tatuaż. Teraz pokażę wam wszystkie trzy, jeszcze tak z bliska. Tutaj się coś troszeczkę zepsuło. Nic nie szkodzi. Zakryjemy tak trochę włosami. Mogłam może zrobić tak, że po prostu... trzy róże sobie tak tutaj przyczepić. Może by to fajnie wyglądało niż z tym jelonkiem, bo w kamerze po prostu wyglądać... w kamerze po prostu widać, że tutaj coś na bazgrania. Tutaj i tutaj wielka jakaś czarna kropka. A jakbym zrobiła może sobie tak trzy róże, to by to lepiej wyglądało. No ale zawsze możemy nagrać drugi odcinek, gdzie właśnie wypróbuję inne tatuaże na szyi, troszeczkę inaczej to wszystko poukładać. Żeby to się tak bardzo nie błyszczało, może ja to przyklepię troszeczkę pudrem. Myślę, że jak przyklepię to troszeczkę transparentnym pudrem, to będzie wyglądało bardziej realistycznie, bo normalnie tatuaże się aż tak bardzo nie błyszczą jak te tutaj, które właśnie mam na szyi. Tylko bałam się, że jak kurczę przyklepię ten pudrem, co jak to jakoś dziwnie zniekształci troszkę te tatuaże. Tyle rozkminiania zamiast po prostu działać. O! Tutaj troszkę za dużo dałam, ha? Czyli trzeba to naprawdę zrobić delikatnie, bo można sobie zepsuć tatuaż. Bo tego nie można potem nie wiadomo jak trzeć, żeby pozbyć się tego pudru. Troszeczkę sobie tutaj, a jednak, obawy miałam dobre. Tutaj troszeczkę sobie jeszcze bardziej zepsułam ten tatuaż. Powiem wam, że nawet jeszcze bardziej chyba mi się podoba ta idea tatuaży w tym miejscu. I chyba się coraz bardziej przekonuję, żeby też sobie taki zrobić. Bo mówię, podoba mi się bardzo tatuaż w tym miejscu na innych osobach. I z jednej strony chciałabym mieć, ale nie wiem, czy jestem na tyle odważna, żeby w tym miejscu sobie ten tatuaż zrobić. Tylko właśnie przez to, że teraz sobie te fake tatuaże tutaj zrobiłam, to jakoś tak patrzę w lustro i podoba mi się to. Udało się. Nie jest to zrobione perfekcyjnie, ale... tak, żeby sobie chwilę pochodzić z tatuażem w tym miejscu, czy do jakichś zdjęć, to jest idealnie. Nawet ten wzór jest ładny, troszeczkę go przerobić i nadaje się. Dobra. Tutaj się troszeczkę odkleję, ale
Nieważne. Udało się w szybki i bezbolesny sposób wydzierać sobie szyję. Można? Można. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy podoba Wam się w ogóle tatuaż w tym miejscu, czy chcielibyście zrobić, czy może już takowy posiadacie. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w następnym wideo. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w następnym wideo. Hej! A, i szczęśliwego, wesołego, alleluja, wesołych świąt wielkanocnych, rodzinnych na tyle, ile to możliwe. Najedźcie się, spędźcie ten czas najmilej jak się da, mimo że warunki mamy takie, jakie mamy. Szukajmy plusów i postarajmy się mimo wszystko spędzić ten czas naprawdę przyjemnie. Wydzierałam sobie krtań. Nie bolało, trwało 3 minuty. Hej!